Cześć, witajcie. Pozwólcie, że pokrótce zaprezentuję Wam samochód, który właśnie kupiliśmy i wchodzi do oferty. Mianowicie jest to piękna krajowa X6 w chyba flagowym kolorze tej generacji, czyli zielony Manhattan. I samochód jest interesujący z kilku powodów. Przede wszystkim to jest auto krajowe od pierwszego właściciela z 22 roku. Ma niecałe 25 tysięcy kilometrów. Jest dosłownie jak nowe, jest na gwarancji do marca 2026 lub 200 tysięcy kilometrów. Darmowy pakiet serwisowy ma do 2027 roku, do marca. Zobaczcie, jak ono się prezentuje. Specyfikacja tego samochodu to jest 500 tysięcy złotych, 500 tysięcy i 700, a do tego samochód posiada oryginalny moduł wzmacniający AC Schnitzer, który podnosi jego moc do 387 koni mechanicznych i również bardzo fajnie optymalizuje pracę silnika. Moduł AC Schnitzer był montowany w miejscu znanym, Pachura Moto Center. Pozdrawiamy swoją drogą całą ekipę z Pachura Moto Center. Także taki samochód, piękny egzemplarz, praktycznie nowy. I do tego wszystkiego właśnie, jeszcze, żeby było mało, do tego wszystkiego jest drugi komplet kół zimowych. Cześć! Całych oryginalnych kół zimowych Empower. Samochód ma podświetlane nerki BMW Iconic Glow, światła BMW laserowe, BMW Laser, 22-calowe czarne koła M-Pakiet. No i ten kolor naprawdę, kurczę, robi no niesamowitą robotę. Taki jest oliwkowo-złoto-brązowy. Wow. Słuchajcie, spójrzmy jeszcze na wnętrze, bo jest tutaj w Krakowie strasznie zimno. Chyba z 3 stopnie są, więc nie będę zbyt długo stać. Tutaj mamy tego Schnitzera, jakieś dokumenty, jakaś gwarancja. Tu jest jeszcze wydruk z Pachura Moto Center, 383 konie. Tych dokumentów jest znacznie więcej. Tak się prezentuje wnętrze, jest całe czarne. Samochód ma pakiet innowacji z head-upem, z aktywnym tempomatem. Fotele są podgrzewane, wentylowane. Słuchajcie, bardzo bogata wersja wyposażenia. Panoramiczny szklany dach. Te fotele też są bardziej rozbudowane, komfortowe. Ma nawet, pokażę Wam. Oczywiście klapę sobie otwieramy machnięciem nogą. Piękny ten tył jest w X6. Ma nawet... Gdzież to będzie? O właśnie! Hak! Elektrycznie zwalniany. Także... Proszę bardzo, mamy również hak. Tak się prezentuje tył tego samochodu. Sporo miejsca. Dużo więcej niż w poprzedniej X6 swoją drogą. Pakiet czerni. Tutaj wszystko jest czarne. Dzień dobry. O, ja na przykład lubię mieć ten odcinek lędźwiowy tutaj wysunięty. Fajna rzecz. Kierownica podgrzewana, elektrycznie regulowana, asystent świateł drogowych i tak dalej. Bardzo bogato wyposażony egzemplarz. Tutaj wszystko jest w środku jak nowe. Również jest duża półka ładowania bezprzewodowego telefonu i w końcu BMW pomyślało. Ja mam na przykład Samsunga S23, tego dużego, chyba Edge się nazywa, i w wielu samochodach nie byłem w stanie włożyć tego telefonu na półkę, a tu jest duża, tutaj bez problemu się mieści i chwała im za to. Zobaczcie, 25 tysięcy kilometrów. Fajnie, że w tych samochodach ta miniaturka tutaj, którą widzicie, już jest w kolorze nadwozia takim, jaki Wy posiadacie. Także to jest taki przyjemny akcent, że to jest Wasze auto. No i co? I rzecz, na którą jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, to jest brzmienie tego samochodu. Ja dam sobie rękę uciąć, że z tym pakietem AC Schnitzera on brzmi lepiej niż fabryczna 4.0i. Posłuchajcie. Teraz dajemy Sport Plus. Pięknie brzmi. No ta R6
uturbiona od BMW, to jest klasa sama w sobie. Ja zawsze powtarzałem, że to jest najlepszy silnik aktualnie dostępny wśród BMW-ek. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja uważam, że ta 3-litrowa R6 to jest najlepszy motor od BMW. Bardzo fajnie brzmi. Również ma całkiem spory zasięg maksymalny. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest niemal połowa baku, poniżej połowy baku i ma 314 km zasięgu. Na pełnym baku tym samochodem robicie ponad 700 km, także no to spalanie też jest bardzo fajne w tym aucie. No i tak, podgrzewane, wentylowane fotele. Słuchajcie, nie będę Wam opowiadać o całym wyposażeniu, bo jest dosyć bogate. Kamery 363 ma. Tak. Chyba też ma. Tylko muszę je włączyć tutaj. Okej. Deska rozdzielcza również obszyta jest skórą syntetyczną. To nie jest prawdziwa skóra, ale no zawsze to wygląda nieźle. No i myślę, że tyle z mojej strony. By nie trwało to zbyt długo. Naprawdę fajny egzemplarz. Świetnie się prezentuje w tym kolorze. Do tego 2022 rok produkcji. Tylko 25 tysięcy km przebiegu. Gwarancja do 2026 do marca. Darmowy pakiet serwisowy jeszcze rok dłużej. Ten AC Schnitzer 383 konie i drugi komplet kół zimowych. Tyle z mojej strony, dzięki za uwagę. Samochód myślę, że już jutro pojawi się na naszej stronie www.samochodyzklasą, gdzie Was odsyłam. Cześć!